Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na rok 2019. Karty już rozłożyłam, na każdy miesiąc po dwie. Pierwsza karta będzie mówiła o takiej głównej, przeważającej energii na dany miesiąc. Druga karta jest to energia sprzyjająca, wspomagająca w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc co, kochani, przechodzimy do prognozy. Co tam w styczniu? Król denarów. No, styczeń zaczynacie bardzo fajnie. Są to fajne finanse. Ci z Państwa, którzy poszukują pracy, jest szansa znalezienia pracy na bardzo fajnym, takim stabilnym stanowisku. Jest to praca stała, tak? Więc nie jakieś tutaj umowy śmieciowe, tylko taka już na poważnej stałej umowie. Co możemy jeszcze powiedzieć o królu denarów? Król denarów jest to mężczyzna 45 lat wzwyż, zazwyczaj z trygonu ziemi, byk, panna lub koziorożec. Mężczyzna, który lubi pieniądze i ma pieniądze, tak? Jest bardzo zaradny, on zawsze sobie tak wykombinuje, żeby zapewnić ten byt materialny rodzinie. Bardzo dobry ojciec, spokojny, miły, sympatyczny, bardzo zaradny i bardzo pracowity. No niestety czasami jest to pracoholik, który potrafi się w tej pracy naprawdę zagłębić, żeby tą rodzinę utrzymać. Karta wspomagająca. Będziecie utrzymywać stabilizację finansową. Będziecie, nawet bym powiedziała, troszeczkę kierowali się skąpstwem. Będziecie bardzo oszczędni, będziecie liczyć każdy grosz, będziecie rozważnie wydawać. Nie będziecie rozrzutni w tym miesiącu. Raczej jak ktoś się wybierze do Was po pożyczkę, to nie udzielicie mu takowej, ponieważ jesteście w tym miesiącu zablokowani, kurczowo trzymacie się pieniędzy, jesteście oszczędni, bardzo przezorni i bardzo ostrożni w kwestiach materialnych. Co jeszcze? Karta też mówi, że będziecie mogli liczyć tylko na siebie i troszeczkę jesteście zachłonni na te pieniądze, więc drogie moje skorpiony, no, a może i dobrze, może i trzeba. Zobaczmy, co w lutym. W lutym, kochane skorpiony, macie kolejnego pana, króla kielichów. Król kielichów, bardzo sympatyczny mężczyzna, 45 lat wzwyż, z trygonu wody, rak, skorpion lub ryby. Doskonały przyjaciel o takiej czystej, artystycznej duszy, doskonały dyplomata, doskonały doradca, który ma świetną intuicję. No on tutaj do Was idzie z jakąś dobrą radą, tak? W tym kielichu są same życzliwe dla Was takie uczucia, przekazy. To nie jest osoba fałszywa, to jest osoba, która szczerze dałaby Wam serce na talerzu i na pewno nie odwróci się od Was w trudnej sytuacji, jest Waszym dozgonnym przyjacielem i możecie tutaj liczyć na jego pomoc. Dla panów skorpionów jest to super kumpel, kolega, przyjaciel, który często lubi wyciągnąć Was na piwo. To taka mała sugestia. Dobrze, kochani, karta wspomagająca. Powiedziałam, szóstka kielichów. Kochani, albo będzie chodziło tutaj o jakieś sprawy związane z dziećmi, ale nie sądzę. Ja myślę, że w tym lutym spotkacie jakiegoś dobrego przyjaciela z dawnych lat, gdzie znacie się jak łyse konie, naprawdę, może, nie wiem, wychowywaliście się na jednym podwórku, może kończyliście jedną szkołę, siedzieliście w jednej ławce. Jakaś dobra przyjaciółka, jakiś dobry kolega z dawnych lat. No i on Wam tutaj udzieli dobrej rady, albo właśnie wyjdziecie na jakieś spotkanie zakrapiane alkoholem, tak? Też tak może być. Miłe, bardzo miłe przyjacielskie spotkanie w lutym. Co w marcu? W marcu macie Pazia Buław. Paź Buław to jakieś kreatywne nowe początki. Jakiś plan tutaj będziecie mieli, jakiś pomysł na jakiś biznes, na jakiś interes, na rozpoczęcie, rozkręcenie czegoś. Ale Paź Buław mówi też o dzieciach, tak? Jest to karta mówiąca o dziecku do 18 roku życia, z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec. Ale też karta flirtu, karta podrywów, karta nowych znajomości, to jeszcze taki niedoświadczony łamacz damskich serc, tak? Więc tutaj może coś zakiełkować, zaraz zobaczymy, co to jest. No gwiazda, moi drodzy, czyli szczęście się do Was uśmiechnie, no spełnią się jakieś Wasze marzenia.
Będziecie naprawdę mieli powodzenie. Możecie tutaj naprawdę poznać jakąś fajną osobę, flirtować, będziecie się pokazywać gdzieś, może gdzieś w mediach, no gwiazdożyć, tak? Też tak może być. Co jeszcze? No, karta gwiazdy mówi właśnie o takiej nadziei na lepsze jutro, tak? Że jednak te marzenia, o których myśleliśmy, ciągle spełnią się, więc tutaj będziecie mieli szczęście. Po prostu będziecie mieli szczęście, ogólnie mówiąc. Może właśnie w tym nowym projekcie jakimś, albo odnośnie jakiejś początkowej znajomości, tak? Co w kwietniu? Ojejku. W kwietniu piękna karta, 10 denarów, czyli co? Mieliście szczęście, zagraliście, zainwestowaliście i są pieniądze. No, karta 10 denarów mówi o bogactwie materialnym, tak? Jest to bardzo dużo pieniędzy, będziecie zamożnymi osobami, jest to majątek przekazywany z pokolenia na pokolenie, mogą być to spadki, darowizny, jakieś plany na przyszłość, zakup domu, zakup mieszkania, zakup działki, inwestowanie w nieruchomości, tak jak i zakup, tak i sprzedaż z bardzo dużym zyskiem. Więc tutaj mogą Państwo liczyć naprawdę na bardzo duże pieniądze. I na jakąś wygraną może finansową, tak? Może tutaj się uda po prostu coś osiągnąć, nie wiem, zakreślić odpowiednie liczby. Ewentualnie jest to bardzo dobra praca, mówi też o podwyżkach, o jakichś premiach, no jakichś dodatkowych dużych pieniądzach. Zaraz zobaczymy kartę wspomagającą. 10 buław, tak. Ja myślę, że to po prostu jest dodatkowa jakaś praca, dodatkowe finanse. I wy troszeczkę wzięliście za dużo na siebie, tak? Troszeczkę żeście sobie tutaj przerost formy nad treścią zrobili. Wzięliście trochę za dużo na te swoje plecy tutaj do dźwigania. Nie wiem, może jakaś dodatkowa praca, może jakieś dodatkowe zlecenie. No, troszeczkę za duży bagaż do dźwigania, tak? Jakiś wysiłek. Taki bezsensowny ten balast tutaj macie na tych plecach, ale jest już Wam bardzo ciężko, jesteście bardzo przemęczeni, no ale efekty są. Czyli reasumując, efektem ciężkiej pracy są duże pieniądze, tak? Tak, mogę to określić jednym zdaniem. Ciężko pracowaliście i zasłużyliście sobie na awans albo na podwyżkę. Dobrze, kochani, co w maju? No bardzo ładnie, kochani, bardzo ładnie. Szóstka denarów, czyli znowu ktoś Wam przyniesie jakieś pieniądze. Co szóstka denarów? Równowaga w dawaniu i braniu, taka wzajemność, tak? Znowu pieniądze, znowu awans, znowu podwyżka. Pieniądze właśnie dotyczące tutaj spraw administracyjnych. Co niektórzy, jeżeli aplikowali o kredyt, starali się o jakieś dofinansowanie, na pewno Wam się tutaj uda to osiągnąć. Karta wspomagająca. Tak, książę denarów, czyli rycerz denarów. Czekaliście na jakieś pieniądze i się doczekaliście, tak? Te pieniądze do Was przyszły i to wcale nie małe pieniądze, jesteście bardzo zadowoleni, ponieważ rycerz jest to przypływ gotówki. Może to być też jakaś nagroda w postaci właśnie premii, tak jak mówiłam wcześniej. Jakaś wygrana, no, realizacja jakichś swoich planów, zadowolenie z oczekiwanych efektów, więc ja myślę, że tutaj po tej ciężkiej pracy dostaniecie niezłe wynagrodzenie i będziecie naprawdę bardzo, bardzo z tego zadowoleni. Czyli tutaj na razie finanse bardzo dobrze. Ogólnie jak na razie macie super, czy to nie? Nie ma tu żadnej złej karty. No jedynie to przemęczenie tutaj, ale widocznie wzięliście na siebie zbyt wiele, ale nagroda za to jest piękna. Co moi kochani w czerwcu? W czerwcu dziesiątka mieczy. Kończą się jakieś trudne sprawy, kończy się jakiś zły etap w waszym życiu. No ogólnie dziesiątka mieczy mówi nam o jakimś poświęceniu się, tak? Ktoś nam zadał przysłowiowy cios z plecy, coś przegraliśmy, jesteśmy bezsilni, jakieś tutaj depresje, jakieś wiadomości nas dobiły, tak, że po prostu, o Jezu, już gorzej być nie może, tak? Ale pamiętajcie, że jest to karta brama i że już gorzej być nie może i idzie już tylko ku lepszemu. Ja zaraz zobaczę, jaka jest karta wspomagająca. Karta Słońca. A wiecie, co to jest to Słońce? To jest to Słońce, co tutaj zaraz na zachodzie
na wschodzie, na horyzoncie wzejdzie. Kochani, nie macie się co martwić, wszystko co złe minęło. Karta Słońca mówi nam o doskonałej energii życiowej. Jesteśmy bardzo optymistycznymi osobami. Wszystko układa się według naszych planów, wszystko nam sprzyja. Co dla niektórych może być to pojawienie się dzieciątka w rodzinie, też tak może być. Co więcej, no Słońce to jest ogólnie bardzo pozytywna karta w tarocie. Jest to radość, jest to osiągnięcie jakiegoś sukcesu. Witalność, jesteście pełni energii, szczęścia, to mogą być też jakieś wygrane. No ogólnie Słońce będzie Wam przyświecać na każde sprawy, tak? Czyli powinniście sobie wszystko ułożyć, wszystko sobie zrealizować według wcześniej zaplanowanych tutaj zdarzeń. No dobrze, widzicie nawet taką ciężką kartę jak 10 mieczy. Słoneczko świeciło i ja już nie widzę tej ciemnej karty, ja widzę tutaj tylko słoneczko. Gwiazdy, słońce, denary, no rewelacyjnie. Kochani, tym to sposobem dobrnęliśmy do połowy roku. Zabieramy się za wakacje. Co tam w lipcu? Ojej, jednak jakieś stresy. Jeszcze o czymś rozmyślacie? Albo tęsknicie za czymś, albo żałujecie czegoś, może macie jakieś wyrzuty sumienia, coś tu się takiego wydarzyło, że nie możecie spać po nocach, jakieś wiadomości do Was dojdą. Szybkie wiadomości do Was dojdą, nie wiem, czy drogą mailową, jakąś elektroniczną pocztą, messengery, Facebooki, tego typu sprawy, albo jakiś list polecony, co Was tutaj troszeczkę podłamie, troszeczkę będziecie mieli depresję jakąś. No ale ja myślę, że to jest tylko taki chwilowy niepokój, jakieś napięcia. Że to jest tylko taka może izolacja, też zamknięcie się w sobie troszeczkę. Co w sierpniu? No w sierpniu już super. Już odpoczywacie, jest trójka kielichów. Może szalejecie na wakacjach, wreszcie się bawicie w gronie swoich przyjaciół, w gronie bliskich znajomych, w otoczeniu życzliwych Wam ludzi, z którymi dobrze się czujecie, dobrze się rozumiecie. No, trzy kielichy jest to karta zabawy, tak? Imprezowania, świętowania. Jest to też karta doprowadzenia planów do końca, tak? I zakończenia jakiejś trudnej sprawy. Zakończyliście ją sukcesem i teraz po prostu to oblewacie, przysłowowo mówiąc, świętujecie, no cieszycie się, tak? Zobaczymy, karta dopowiadająca. Jednak nie. Trzy miecze. Trzy miecze może mówić nam o trzeciej osobie w związku tutaj. Może tutaj się dowiedzieliście, ktoś Wam życzliwy dopowiedział tutaj, jakąś informację dostaliście i nie możecie spać po nocach. Dwie trójki, czyli trójkąt, tak? No ktoś kogoś tutaj zdradza i ktoś komuś serce wbił. Serce wbił, miecz wbił serce, tak? Czyli coś tutaj może być nie tak w te wakacje się wydarzy. Słuchajcie, no a może gdzieś wyjedziecie i faktycznie kogoś fantazja poniesie i wasz partner zaszaleje i tutaj jakąś głupotę zrobi. Też tak może być. Kochani, co we wrześniu? No i we wrześniu bidę z nędzą. 5 denarów. Uważajcie na złodziei, uważajcie na jakieś straty finansowe. Może się opóźnić wasza wypłata. Możecie stracić pracę. Co jeszcze? Możecie mandat taki zapłacić, jakąś karę, jakieś zobowiązanie finansowe zaległe, tak? No ktoś tutaj może się do Was zwrócić o zwrot pożyczki, też tak może być. Może Wam po prostu nie starczyć finansów do końca miesiąca. Karta wspomagająca, mamy tutaj rycerza buław. Rycerz buław są to wyjazdy, przeprowadzki, podróże. No, rycerz buław jest to też taki troszeczkę, jakby to powiedzieć, mężczyzna bardzo szybki, bardzo dynamiczny, taki troszeczkę uwodziciel, lubiący randkować, lubiący romansować. 30-40 lat. Co jeszcze? Z trygonu ognia, baran, lew lub strzelec, bardzo przystojny, wysportowany, w typie macho. No rycerz buław są to też wyjazdy do ciepłych krajów, jakieś wycieczki, przeprowadzki, szybkie przemieszczanie się, podróże, ale też bardzo ten rycerz jest pewny siebie, tak? Ma niezwykły urok i jest namiętnym, że tak powiem, kochankiem, więc
w tej sytuacji tutaj może to być spowodowane właśnie stratą tej osoby, tak? Może tutaj dowiedzieliście się o tej zdradzie i postanowiliście się z tym panem tutaj rozstać. Co w październiku? W październiku, kochane skorpiony, no pojawia się nowy pan. Tym bardziej, tym razem rycerz kielichów. Mężczyzna też około 30-40 lat, z trygonu wody. Rak, skorpion lub ryby. Bardzo miły, bardzo taki fajny, troszeczkę nieśmiały, może trochę mało męski, na pewno nie taki dynamiczny i nie taki przystojny jak rycerz buław. To jest bardziej taki, bym powiedziała, delikatny mężczyzna, tak? On jest taki wrażliwy, nieśmiały, ale bardzo jest czuły i przynosi nam dobre wiadomości, przynosi nam nową miłość. Więc jeżeli tutaj faktycznie ktoś was w te wakacje wykarolkował, ktoś was zdradził, ktoś wam po prostu doprawił rogi, to zostawcie go w diabły, bo krzykuje się nowa, fajniejsza osoba, bardziej wrażliwsza. No, ja wam powiem tak, rycerz buław to jest taki, och, co to nie on, przystojniak, jakie to było przysłowie? Fura, skóra i komóra, na takiej zasadzie, tak? A rycerz znowuż kielichów, no to taki bardziej romantyk, to taki ktoś, kto mówi wiersze, kto wie, jak oczarować kobietę, tak, że on po prostu miłe, czułe słówko powie. I nie bardziej wyglądem tutaj chce zdobyć partnerkę, tylko właśnie no, tą piękną mową, tym zauroczeniem takim słownym, tak, że taką bajerką, taką romantyczną bardziej. I karta wspomagająca mówi nam o 7 denarach. 7 denarów jest to karta cierpliwości, karta oczekiwania, karta mówiąca, że coś musi dojrzeć, tak? Więc ja myślę, że wy tutaj musicie dojrzeć do jakiejś decyzji może, tak? No 7 denarów jest to odczekanie, jest to szansa jakaś na coś, może mamy okazję. I żebyśmy jej nie przegapili. Pilnujemy tutaj swoich spraw, tak, żeby w odpowiednim momencie zareagować i po prostu osiągnąć tutaj swój cel. Więc karta cierpliwości. Oczekujemy tutaj na coś. No i te dobre wiadomości idą, idą, idą. Więc musicie jeszcze troszeczkę poczekać. No dobrze, moi kochani, dobrze. Zbliżamy się do końca roku, co w tym listopadzie. Paź mieczy. Znowu jakieś nowe wiadomości, ale tutaj ktoś życzliwy wam doniesie te wiadomości, tak? Ewentualnie, no może tu przyjść jakieś pisemko, jakieś tutaj takie informacje, jakieś obserwacje. To jest też młoda energia, może oznaczać dla niektórych oczywiście skorpionów wasze dziecko. Paź mieczy jest to trygon powietrza, bliźnięta waga wodnik. Co jeszcze? No, uważajcie tutaj na jakąś osobę, która was obserwuje, tak? Obserwuje i może donosić komuś jakieś informacje na wasz temat. Ewentualnie uważajcie, żebyście się tutaj nie wkręcili w jakąś chryję, jakieś wyjaśnianie sytuacji, jakieś plotki, pomówienia, intrygi, bo też coś takiego może być. Ale ogólnie paź mieczy mówi też, że będziecie się kierować intelektem i faktami, czyli może tutaj dotrą do was jakieś informacje i wy będziecie je analizować i na podstawie tych doniesień, tych informacji będziecie dalej podejmować jakieś kroki. Karta wspomagająca jest tak. Pustelnik. Widzicie? Dochodzenie do prawdy. Więc tutaj ktoś może wam coś zarzucić, ktoś może wam podać jakąś informację, a wy powiecie zaraz, zaraz, ja muszę to przemyśleć, ja muszę na swój sposób to sprawdzić i muszę was tutaj zweryfikować, tak? Czy wy mówicie prawdę, czy nie. Pustelnik jest to izolacja od otoczenia, jest to takie troszeczkę poszukiwanie własnych myśli, jest to bardzo mądra, doświadczona osoba. Co jeszcze możemy powiedzieć o pustelniku? Wyciszenie, tak? Wycofujemy się z czegoś i w samotności poszukujemy cierpliwie takiej swojej dojrzałości, takiego swojego sensu życia, nowej drogi, nowego takiego, nie wiem, błysku jakiegoś, żeby nas oświeciło. No coś takiego będzie musiało się tu wydarzyć, ale bardziej mi chodzi o to, że będziecie wyjaśniać, rozjaśniać jakąś sytuację, jakąś sprawę. Sami. Sami będziecie wyjaśniać jakąś sprawę tutaj.
No dobrze, moje kochane skorpiony. I koniec roku. Co tam się dzieje na koniec roku? Grudzień. Świat pięknie. Nowy początek. Dostaliście nagrodę za dotychczasowe działania. Zamykacie już pewien przeżyty okres życia. Pewien etap w swoim życiu. Zaczynacie nowy, lepszy. Karta świat. Wszelakie podróże. Wyjazdy, raczej takie dalsze. Albo ponad 200 km od miejsca zamieszkania. Mogą być to wyjazdy do innych miast, do innych państw. Gdzieś zagraniczne jakieś wycieczki. Mogą być to kontrakty zagraniczne, oferta pracy, wyjazd za granicę. Też bardzo często się to sprawdza. No, osiągnęliście sukces, tak? Osiągnęliście sukces. Czeka Was teraz nagroda. Wasze życie staje się harmonijne. I co? No i jesteście w centrum zainteresowania, tak? Koniec jakiejś drogi, zaczyna się nowy etap w waszym życiu. Karta dopowiadająca to jest trzy kielichy i świętujecie z tego powodu, moi drodzy. Bardzo ładnie kończycie tutaj rok. Zaczynacie nową podróż, nową drogę swojego życia i jesteście z tego bardzo zadowoleni. Ucztujecie, świętujecie w gronie rodziny, najbliższych, jesteście zadowoleni i przede wszystkim to, na co długo czekaliście, wreszcie doprowadziliście do końca, tak? Wasze plany, zakończyliście coś, nad czym właśnie długo pracowaliście i teraz opijacie ten sukces, tak? Cieszycie się bardzo, triumfujecie, jesteście, no, przeszczęśliwi. Przeszczęśliwi. Jesteście bardzo zadowoleni z podjętych decyzji i że stało się właśnie tak, jak się stało. Zaczynacie nowy etap w swoim życiu. Mówię, niewykluczone, że co niektórzy z Was wyjadą za granicę i tam zaczną nowe życie, lepsze, szczęśliwsze, lepsze pieniądze, lepsze ogólne takie bytowanie, tak, wśród społeczeństwa, lepsze życie. Dobrze, kochane skorpionki, to by było na tyle. No fajny rok, wcale nie taki ciężki. No trochę może tutaj w te wakacje coś się wydarzy, ale w wakacje to wiadomo, że mogą się różne rzeczy wydarzyć. Zwłaszcza jak pojedziemy gdzieś do jakichś kurortów i nie upilnujemy partnera. Może jakąś głupotę nam odwalić. Proszę o wsparcie anielskie na 2019 rok dla wszystkich zodiakalnych skorpionów. Szczęście nie w nieszczęściu. Widzicie, kochanie, karty razem rozmawiają. Czyli co? Popłakaliście trochę. Nawet może dobrze się stało, że ten ktoś Was zdradził, bo może tak to by Was zdradzał za plecami, byście w ogóle nie wiedzieli, że Was zdradza i doprawia Wam rogi, tak? A tak to przyłapaliście, zobaczyliście, byliście sami, ten pan sobie odjechał, tak? Bo ten rycerz buław wraca do przeszłości, już stamtąd, już zostaje w tej przeszłości, wy już nie myślicie o nim, a przyszłościowo tutaj jest ten rycerz kielichów. Bardzo fajny mężczyzna, którego poznacie, więc kochane panie skorpionki, tutaj się nie martwcie, jeżeli tego drania nawet zostawicie, który was tutaj zdradził w wakacje, to nie martwcie się, bo przyjdzie nowa miłość, wy sobie to w samotności przeanalizujecie i kończycie rok fantastycznie, wchodzicie w nowe, zamykacie drzwi za starym. Zaczynacie zupełnie nowe życie, lepsze, jesteście już bogatsze o jakieś doświadczenia, o jakieś przeżycia i bardzo z tego powodu jesteście zadowolone i szczęśliwe. I teraz karta szczęście w nieszczęściu, to co mówią anioły, już czytam. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Wyjaśni się, widzicie? Ten pustelnik, który musi znaleźć tutaj tą prawdę i ten paź mieczy, który przynosi te wiadomości, tak? Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Przepiękna prognoza na rok 2019 i trzymajcie się jej, kochane skorpiony. Pamiętajcie, że z każdej sytuacji jest wyjście, trzeba tylko chcieć, myśleć pozytywnie, nie zagłębiać się w tych czarnych, dołujących nas myślach, bo wtedy przyciągamy jeszcze więcej tych chmur,
A tak, jak myślimy pozytywnie, to słoneczko ciągle świeci w naszym życiu i wtedy pojawiają się koło nas i pozytywni ludzie, i pozytywne sytuacje, i wszystko zawsze tak się ułoży, że szczęśliwie się zakończy. Dobrze, moi kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam wspaniałego 2019 roku, żeby wszystkie Wasze marzenia się spełniły, żebyście byli szczęśliwi, zakochani, otaczali się w gronie miłych, serdecznych, przyjaznych Wam ludzi, żeby ludzie byli dla Was życzliwi, żeby spełniały się właśnie wszystkie Wasze marzenia, żeby sprawy układały się tak według Waszej myśli, tak jak chcecie. I cóż, jeżeli czytanie Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie miły komentarz, ja je wszystkie czytam. Jestem bardzo zadowolona, jak wiem, że przeżywacie razem ze mną te czytania i skupiacie uwagę na kanale. Naprawdę jest mi bardzo miło i bardzo Wam za to dziękuję. Co więcej, wszystkiego dobrego jeszcze raz i co? Widzimy się na kolejnych czytaniach, tak? Zostańcie ze mną. Odwiedzajcie kanał i co? Do następnych czytań. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.